Wiosna 1942 roku. W Europie, Afryce Północnej i na Pacyfiku trwa wojna. Adolf Hitler przebywa w swoim nowym bunkrze zwanym Wilczym Szańcem. Przez jego decyzję giną ludzie. Powinien skupić się na działaniach globalnych, ale zajmują go drobiazgi. Próbuje perfekcyjnie wyszkolić swoje psy. Ciągle z nimi ćwiczy. Bawi się, a świat płonie. Adolf Hitler. Kim był ten człowiek? Niewiele do siebie pasuje. Samotnik, który został bohaterem. Dla Niemców był mesjaszem. Jak to osiągnął? Jedno wielkie przedstawienie. Oto historia najbardziej znienawidzonego człowieka w historii. Hitler. Nieznane fakty. Przez ponad 10 lat Adolf Hitler napawał się swoimi sukcesami, jednak szala zwycięstwa przechylała się na stronę aliantów. Przywódca Niemiec zmierzał ku upadkowi. 30 stycznia 1942 roku. 7 tygodni po wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym Hitler przemówił w hali Sportpalast. Wszyscy niecierpliwie czekali na jego słowa. Kolejna powtórka mrzonek Hitlera. Powiedział, że Amerykanie wciągnęli Niemców w wojnę światową, która oznacza zagładę dla europejskich Żydów. To zapowiedź realizacji planu ludobójstwa, który właśnie ma ruszyć na pełną skalę. W roku 1939 była to tylko groźba. Teraz plan jest wcielany w życie. W tej mowie Hitler powiedział najwięcej o swoich zbrodniczych zamiarach. Październik 1939 roku. 3 lata wcześniej wcielił w życie program systematycznego zabijania osób upośledzonych. Program T4 to jeden z najstraszniejszych przejawów ideologii nazistowskiej. Hitler był w niego zaangażowany, tym samym nieodwracalnie zepsuł sobie reputację. Niemcy byli przeciwni temu programowi. Zacierał ślady wskazujące na to, że jest odpowiedzialny za ludobójstwo. Z zagładą Żydów nie łączy go bezpośrednio żaden dokument. Przedziwne w przypadku tak zbiurokratyzowanego kraju. Zadbano o to, żeby nie przetrwał żaden dokument z podpisem zatwierdzający mordowanie Żydów. Hitler żył w izolacji. Nigdy nie był w obozie zagłady. Nigdy też nie widział żadnej egzekucji. Zdumiewające jest to, że nie potrafił zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Żył w hermetycznym gronie ludzi. Po części dlatego, że bał się zamachu. Gdyby zginął, nie mógłby dokończyć tego, co zaczął.
Niczym klasyczny gangster nie chce, żeby przypominano mu o jego czynach. To morderca, ma krew na rękach. Gładzi dzieci po głowach, a w tym samym czasie na froncie wschodnim SS-mani rozbijają głowy dzieciom o kolejowe wagony. Wszyscy udają, że to się nie dzieje. W styczniu 1942 roku Hitler zaprasza na posiłek szefa SS Heinricha Himmlera i pozostałych liderów. Ludzie z jego otoczenia zeznali, że w takich okolicznościach mógł w niezobowiązujący sposób dać przyzwolenie na ludobójstwo. Bezpośredni rozkaz nie padł. Dobre jedzenie, nieskazitelnie biały obrus. W takich warunkach Hitler często poruszał temat kwestii żydowskiej. Te rozmowy mogą zmrozić krew w żyłach. Hitler mówi coś w rodzaju: jeśli Żydzi nie będą chcieli odejść z własnej woli, pozostaje eksterminacja. Nie mówi nic konkretnego. Pozwala zebranym samodzielnie wyciągać wnioski. Hitler nie musi martwić się wykonaniem swojego planu ludobójstwa. Wie, że zajmie się tym Himmler, który chce wkraść się w jego łaski. Otoczenie Hitlera wiedziało, że nienawidzi on Żydów. Wystarczyło więc podzielać jego poglądy. Wszystko wskazywało na to, że naziści sięgną po radykalne rozwiązania. Ludzie chcieli się zbliżyć do Hitlera, żeby poparł ich pomysły. Eksterminacją Żydów zajęła się SS, bo Himmler był ulubieńcem Hitlera. Żeby dowiedzieć się, co zamierza, należało sprawdzić, co robi Himmler. 20 stycznia 1942 roku. 3 dni przed kolacją z Hitlerem, Himmler zwołał naradę SS w tym domu położonym na przedmieściach Berlina. Rozmawiano o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W roku 1933 Hitler wcielił w życie antysemickie prawo. Żydzi byli prześladowani. Rok wcześniej łącznie zamordowano ich ponad 1 000 000. Naziści chcieli pozbyć się Żydów z Europy. Uruchomili machinę ludobójstwa. Obozy koncentracyjne z komorami gazowymi. W swoim testamencie Hitler wyraża dumę z tego, że tych wszystkich ludzi mordowano w humanitarny sposób. Uważał, że robiono to dla dobra Niemiec. Uznał, że komory gazowe to dobry sposób zabijania. Wie, co dzieje się w Treblince, Sobiborze, Auschwitz. Wie, do czego służą komory. Z jego punktu widzenia zajmuje się tym ktoś inny, nie on. Hitler odnosił wielkie sukcesy jako przywódca Niemiec. Jego dobra passa dobiegła jednak końca. Amerykanie i Rosjanie byli godnymi przeciwnikami. Hitler nie zamierzał przestać. Dla niego to wojna na wyniszczenie, zderzenie cywilizacji i ras. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Jedno z państw miało zostać starte na proch, Niemcy albo Związek Radziecki. Nieznane fakty. Zima 1941 roku.
Adolf Hitler przebywa w Wilczym Szańcu, 800 km za linią frontu. Postanawia osobiście kierować ofensywą na wschodzie. Chciał być przywódcą narodu i kierować operacjami militarnymi. Nie sposób tego pogodzić. Rosjanie rozpoczęli wielką ofensywę. Niemieccy generałowie chcieli przeprowadzić taktyczny odwrót. Hitler rozkazał utrzymać pozycję. Żołnierze mieli bronić ich do śmierci. Wyjątkowo kosztowny rozkaz. Wyrok śmierci dla setek tysięcy ludzi. Hitler nie potrafi myśleć długofalowo. Każdy dowódca wie, że taktyczny odwrót czasem jest konieczny. Hitler uważał, że cofnięcie się obniży morale. Kwestionował umiejętności swoich generałów. W jego relacjach ze sztabem nie było nic pewnego. Gdy wszystko szło dobrze, dawał dowódcom wolną rękę. Gdy zaczynały się problemy, chciał samodzielnie decydować. 20 kwietnia 1942 roku Hitler obchodził 53. urodziny. Został w Wilczym Szańcu, bo chciał mieć kontrolę nad generałami. Liderzy polityczni i wojskowi musieli tam przyjechać. Hitler ma niepohamowaną obsesję kontroli. Cały czas daje do zrozumienia, że to on rządzi. I to niepodzielnie. Ojciec Hitlera był tyranem. Bił go i upokarzał. Hitler pamięta swoją niemoc i nie chce, żeby taka sytuacja kiedykolwiek się powtórzyła. Na tym filmie wszyscy się uśmiechają. Pewne sygnały niewerbalne wskazują jednak na napięcie. Coś jest nie tak. Zatrzymajmy się tutaj. Hitler wymienia uścisk dłoni z tym człowiekiem. To wymowny moment. Mężczyzna chce się trochę zbliżyć, ale Hitler trzyma dystans. To odruch. Gdy kogoś lubimy, podchodzimy bliżej. Hitler nie ma ochoty się spoufalać. Ten człowiek wysyła niewerbalny sygnał. Puśćmy konflikty w niepamięć. W przeszłości bywało różnie, ale wciąż jesteśmy przyjaciółmi. To Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych. Był przeciwny atakowi na Związek Radziecki. Człowiek, który właśnie wszedł w kadr, chce rozeznać się w sytuacji. Wyczuwa napięcie. Niezbyt wesołe urodziny. Widać, że dzieje się coś niedobrego. Być może to początek konfliktu między Hitlerem a jego dowódcami. Obsesja kontroli Hitlera przybiera na sile. Dni upływają mu na tresurze psa i wtrącaniu się w decyzje wojskowe, nawet najdrobniejsze. Żołnierze, którzy chcieli ożenić się z kobietą z zagranicy, mieli przysyłać Hitlerowi zdjęcia i życiorysy wybranek. Nalegał na to, co świadczy o jego szaleństwie. Chciał je osobiście sprawdzać. Obsesyjnie skupiał się na drobiazgach, gdy dookoła trwała wojna totalna. Czerwca 1942 roku. Hitler rozpoczyna nową ofensywę na wschodzie. Chce mieć ostatnie słowo przy podejmowaniu decyzji. Wysyła milion żołnierzy na południe Związku Radzieckiego.
powinien kontynuować atak na Moskwę. Za tym rozwiązaniem opowiedziała się większość generałów. Uderzył jednak na Kaukaz. Niemieckie wojska kierowały się też na Stalingrad, miasto nazwane na cześć wielkiego wroga Hitlera. Chciał zdobyć to miasto, żeby upokorzyć Stalina. Na tych zdjęciach widać, jak Hitler narzuca swoją wolę doświadczonym wojskowym. Dowodzi z zaplecza. Jeździ palcami po mapie. Mamy więc konflikt, bo niemieccy generałowie są profesjonalistami. Zrobiliby to, co było najkorzystniejsze. Wycofaliby się, przegrupowali siły i wznowili natarcie przy korzystnych warunkach. Nie zaprzątaliby sobie głów Stalingradem. Znają się na logistyce, wiedzą, co robić. Hitler kieruje się wyłącznie intuicją. Jedenasty dzień nowej ofensywy na wschodzie. Hitler ignoruje protesty swoich dowódców. Dzieli jedną z grup armii na dwie części, żeby zaatakować Stalingrad. Ta decyzja osłabia jego wojska walczące na południu. Hitler przebywa na Ukrainie i popada w coraz większą frustrację. Jest upał. Wieści z frontu są coraz gorsze. Szefem sztabu generalnego wojsk lądowych jest generał Franz Halder. Hitler mówi do niego: nic pan nie wie o wojnie. Ja walczyłem. A co pan wtedy robił? Siedział na tym samym stołku i patrzył na te same mapy. Hitler podejmuje skandaliczną decyzję. Dymisjonuje feldmarszałka Wilhelma Lista i przejmuje dowodzenie nad jego grupą armii. Przywódca państwa nagle musi zadbać o codzienny byt 300 tysięcy żołnierzy. Hitler dzwoni na front i pyta, czy rozstawiono działa przeciwpancerne. Dzwoni do sztabu lotnictwa i dyktuje, gdzie wysłać samoloty transportowe. To zadania dla kogoś, kto jest na linii frontu i ma odpowiednią wiedzę. Wehrmacht miał przewagę nad innymi armiami dzięki komunikacji i koordynacji. Wszystkie rodzaje wojsk były w stałym kontakcie. Hitler to zepsuł. Gdy przejął dowództwo, ofensywa stanęła. Zbliżała się zima. Zmęczeni niemieccy żołnierze walczący o Stalingrad chcieli się chwilowo wycofać. Hitler siedzi w swoim pociągu. Je posiłek w wagonie jadalnym wyłożonym boazerią. Obok zatrzymuje się pociąg towarowy. Wysiadają z niego niemieccy żołnierze, brudni, zdemoralizowani, niektórzy ciężko ranni. Wrócili spod Stalingradu. Zaglądają do wagonu, w którym siedzi Hitler. Ich wódz zaciąga zasłonę. Styczeń 43 roku. Wieści z frontu wschodniego są coraz gorsze. Hitler. Nieznane fakty. Zażarte walki o Stalingrad trwały 5 miesięcy. Rosjanie otoczyli walczącą tam niemiecką armię.
Pod Stalingradem Niemcy byli w fatalnej sytuacji. Rosjanie ich okrążyli. Hitler podszedł do tego w kategoriach honoru i niemieckiej wyższości rasowej. Uznał, że Słowianie nie poradzą sobie z jego wojskami. To podejście czysto ideologiczne. Chciał rozprawić się z bolszewikami. Przez te rasistowskie bzdury podejmował takie, a nie inne decyzje. Chciałem zaatakować to miasto. Tak się złożyło, że nazwano je na cześć Stalina. W tej wojnie zwycięży strona zdolna zadać ostateczny cios. Zapewniam was, że to ja go zadam. Pod Stalingradem poległo już 50 tysięcy Niemców. Hitler kolejny raz zakazał odwrotu. Żyje oderwany od rzeczywistości. Żołnierze w Stalingradzie głodują. Widzą śmierć swoich kolegów. Panuje siarczysty mróz. To apokaliptyczne sceny, ale Hitler nie chce stawić czoło rzeczywistości. Podczas I wojny światowej Hitler rzekomo spędził 4 lata na froncie. Pisze o tym w Mein Kampf. Było jednak inaczej. Pełnił funkcję gońca, więc często przebywał na tyłach. Nie ma pojęcia o tym, co znoszą jego żołnierze. 22 stycznia 1943 roku. Hitler otrzymuje desperacki meldunek ze Stalingradu. Jego wojsko jest otoczone. Brakuje amunicji. Żołnierze jedzą koninę. Generał Friedrich Paulus prosi o zgodę na kapitulację. Logiczne posunięcie, ale Hitler się nie zgadza. Chce, żeby Paulus przeszedł do historii. Pokazał, że Niemcy nigdy się nie poddają. Upiera się i nie pozwala wywiesić białej flagi, bez względu na sytuację. Niemieccy żołnierze często nie wycofują się nawet wtedy, gdy jest to możliwe i korzystne. Oczywiście prowadzi to do katastrofy. Awansuje Paulusa na feldmarszałka. Oczekuje, że dowódcy będą walczyć do końca, a w ostateczności popełnią samobójstwo. Hitler uważał, że jego żołnierze są wojownikami walczącymi za ideę. Ale to nie on siedział na zamarzniętym pustkowiu, przeżuwając koninę. 31 stycznia 1943 roku. Kilka dni później feldmarszałek Paulus poddał się. W bitwie stalingradzkiej Niemcy stracili 250 tysięcy żołnierzy. Hitler uznał to za zdradę i tchórzostwo. Dla niego poddanie się bolszewikom to najgorsze, co można zrobić. Nie może uwierzyć, że Paulus nie odebrał sobie życia. Powiedział, że niedobitki 6. Armii powinny popełnić zbiorowe samobójstwo. Hitler przebywa w Wilczym Szańcu i próbuje pogodzić się z porażką. Dla niego to bardzo trudny moment. Towarzyszy mu tylko jego wilczur. Przebywa w ciemnym, ponurym miejscu. Do tej pory codziennie jadał z adiutantami i dyskutował o sytuacji militarnej. Nie potrafi unieść ciężaru porażki. Od tego momentu jada tylko z kobietami, głównie ze swoimi sekretarkami. Paniom nakazano rozmawiać z nim tylko o błahostkach. Nie można przekazywać mu złych wieści. Karą za to może być degradacja albo śmierć.
Nawet jeśli ktoś odważy się to zrobić, Hitler tylko bąka, cóż, a potem notuje, to niemożliwe. Poniósł klęskę, bo nie potrafił sprostać rzeczywistości. Oszukiwał samego siebie, o czym świadczy to nagranie. Pewien dźwiękowiec wykonał je w tajemnicy przed Hitlerem. To jedyne na świecie nagranie jego prywatnej wypowiedzi. Hitler rozmawia z marszałkiem Finlandii, Karlem Mannerheimem. Tłumaczy, dlaczego atak na Związek Radziecki nie idzie zgodnie z planem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak silny jest ten przeciwnik. Przyznaje, że Niemcy nie byli odpowiednio przygotowani. Nie docenił Rosjan. Nie potrafi przyznać się do błędu, dlatego mówi, że i tak by ich zaatakował. Podjąłbym tę samą decyzję. Mówi, że Rosjanie mają 35 tysięcy czołgów. Grubo przesadza. W szczytowym okresie Armia Czerwona miała 23 tysiące czołgów. Hitler przeinacza fakty nawet w zaufanym gronie. To kłamstwa, ale Hitler jest tak przekonujący, że wszyscy wierzą w te tysiące czołgów. Potem mówi, że Niemcy zniszczyli z tego 34 tysiące. Tyle unieszkodliwiliśmy. To bajka, czysta fantazja. Lato 43 roku. Hitler nie dopuszcza do siebie faktów, co ma wpływ na funkcjonowanie całego reżimu. Goebbels produkuje filmy, w których pokazuje sielskie życie niemieckich kobiet. Gdy na Hamburg spadły bomby, Hitler nie mógł już ukrywać prawdy. Widok zrujnowanego miasta nie poruszył go. Z jednej strony żywi ciepłe uczucia względem zwierząt i dzieci. Z drugiej jest kompletnie nieczuły na cierpienie ludzi. Uważa, że te wszystkie trudności wiodą do ostatecznego zwycięstwa. Nie jest ze swoim narodem. Nie przemawia. Nie mówi, jestem z wami. Zamiast tego kupuje 3000 obrazów do nowego Muzeum Sztuki. Ówcześnie to ostatnia rzecz, na jaką warto wydawać pieniądze. To nie jest przywódca, który trwa ze swoimi ludźmi do końca, nawet w najgorszych warunkach. Pewien fakt jest zabawny i straszny zarazem. Hitler liczy na to, że alianckie bomby spadną na berliński ratusz. Uważa ten budynek za obrzydliwy. Rządzi w Niemczech, więc może nakazać budowę nowego ratusza, ale czeka na bomby. Dopytuje, czy spadły. Nie spadają, więc jest rozczarowany. W prywatnym gronie jest pewny siebie. Im większe zniszczenia, tym rzadziej pokazuje się publicznie. Oczywiście to zauważono. W Berlinie pojawiają się nawet napisy krytykujące rząd, ale szybko zostają usunięte. W 1943 roku wielki mówca przemawia tylko dwukrotnie.
Pierwszy raz po klęsce pod Stalingradem. Goebbels namawia Hitlera do wygłoszenia mowy. Hitler jest wyraźnie przygnębiony. Teraz mogę opuścić swoje miejsce pracy z czystym sumieniem. Przez wiele miesięcy ciężko pracowałem. Wszystko zawdzięczamy heroizmowi żołnierzy walczących na froncie wschodnim. Teraz przełamiemy kryzys, w którym pogrążona była armia. Ta mowa jest nudna w porównaniu z innymi. Hitler nie potrafi już porwać tłumu. Traci zdolność oczarowywania słuchaczy. A przecież ten dar wyniósł go do władzy. To zapewni nam zwycięstwo już w najbliższych miesiącach. Hitler. Nieznane fakty. Lipca 43 roku. Alianci lądują na Sycylii, otwierając nowy front. Dwa tygodnie później Benito Mussolini, najbliższy sojusznik III Rzeszy, zostaje aresztowany przez swój własny rząd. Hitler chce go ratować. Ten pomysł go elektryzuje. To ucieczka w świat chłopięcych marzeń. Niemcy przegrywają, ale Hitler chce się wykazać. Rozumuje jak dziecko. Myśli, że uratowanie Mussoliniego odwróci koleje wojny. To ciekawa relacja. W latach 30. Mussolini był jego mistrzem. Hitler go podziwiał. Fotografię z jego podpisem traktuje jak skarb. Ma do niego słabość. A to dlatego, że Mussolini to jedyny człowiek na świecie, który jest w takiej samej sytuacji. Drugi dyktator faszysta, który zrzucił kamasze i zajął się polityką. Relacje uległy ochłodzeniu, bo Mussolini przegrywał swoje kampanie. Hitler musi skończyć znajomość. Niemiecki wywiad poinformował Hitlera, że Mussolini jest przetrzymywany we włoskich Alpach. Specjalna jednostka SS wylądowała szybowcami na zboczu. Zdobyła hotel, uratowała Mussoliniego. Żołnierze dostali medale. Hitler był zachwycony. Śmiała misja się udała. Wszystko przygotowywano w tajemnicy. Zadanie było bardzo niebezpieczne. Hitler słucha relacji z misji i każe ją sobie wielokrotnie powtarzać. To zaledwie cień jego dawnych zwycięstw. Uratowano jednego człowieka, który nie mógł już odegrać wielkiej roli w wojnie. Wrzesień 43 roku. Niemcy okupują większość Włoch. Mussolini staje na czele marionetkowego rządu. Na froncie wschodnim rośnie przewaga Armii Czerwonej. Niemiecka ofensywa pod kryptonimem Operacja Cytadela kończy się klęską, gdy Rosjanie przeprowadzają kontrnatarcie. Wehrmacht traci 50 tysięcy żołnierzy. Niemieccy dowódcy zalecali odwrót. Hitler powiedział, że są nic nie warci. Mówi, ci panowie z paskami na spodniach są gorsi od Żydów. Taki jest jego stosunek do sztabu. Pewien oficer również żywi niechęć do Hitlera. To feldmarszałek Erich von Manstein. Otwarcie krytykował on Hitlera za zbyt ofensywną taktykę.
Hitler spotykał się z nim kilkakrotnie. To bardzo wymowne nagranie z kontekstem historycznym. Hitler wygrał wiele bitew, a teraz przegrywa. Von Manstein daje mu do zrozumienia, że trzeba przeprowadzić taktyczny odwrót. Hitler myśli tylko o ofensywie. Widać, na czym polega ta relacja. Feldmarszałkowi nie podoba się cała sytuacja. Hitler go nie słucha. Przez całe to nagranie jest nieobecny. Nie chce mu się słuchać. Generałowie podają mu istotne szczegóły, które go nie obchodzą. Chce kontrolować sytuację. Kładzie ręce na biodrach, żeby pokazać, że tu rządzi. Układa je wysoko, więc wygląda jak kurczak. I jeszcze ten uścisk dłoni. Na pewno nie na zgodę. Uścisk dłoni trwa kilka sekund. Tutaj chodzi o ponad pół minuty. Wreszcie dobiega końca. Hitler mówi tym gestem: koniec z tobą, nie masz żadnej władzy. Ja ją mam. Ostatecznie Hitler zdymisjonował von Mansteina. Pozbywał się każdego, kto nie zgadzał się z jego decyzjami. Potem zdymisjonował Haldera, Guderiana i von Rundstedta, bohaterów kampanii we Francji. Zastąpił ich posłusznymi i niedoświadczonymi ludźmi. Hitler płacił generałom pod stołem. Dostawali też normalne pensje. Tak kupował ich lojalność. Mają siedzieć cicho i robić swoje. Maj 1944 roku. Alianci zbliżają się do Niemiec. Armia Czerwona jest 400 kilometrów od Wiednia. Alianci podchodzą pod Rzym i szykują się do inwazji w Anglii. Hitler przebywa w Alpach ze swoją partnerką Ewą Braun. Relaksuje się. Ewa powiedziała, że to przypomniało jej stare, dobre czasy. Spacery z psem, oglądanie filmów, wieczory przy ognisku, poczęstunki, goście. Także w tym wypadku kolejny raz w swoim życiu Hitler sięga po narkotyki. Bierze testosteron i kokainę w postaci kropel do oczu. Bierze wszystko. Z jego zdrowiem jest coraz gorzej. Nie może opanować drżenia nóg. Jego osobisty lekarz, dr Morel, odnotowuje, że przyczyną może być stres. Przepisuje Hitlerowi zastrzyki, prawdopodobnie z metamfetaminy. Dziś wiemy więcej o narkotykach w życiu Hitlera. Był chodzącą mieszanką bodajże 74 substancji. Przyćmiewały one jego umysł. Ewa postanowiła skończyć z ich izolacją. Zorganizowała wesele siostry w kwaterze Hitlera w Berghof. Na takich uroczystościach Hitler jest nieobecny duchem. Taki krewny, który trochę budzi odrazę, ma przeszklone oczy. To tak, jakby go nie było. Ma problemy ze zdrowiem. Cierpi na bezsenność i ma swoje zmartwienia. Dla propagandy to spory problem. Mit Hitlera budowano na jego obecności wśród ludzi. Słyszano go i widziano. Teraz było to potrzebne, żeby znów przekonać do niego Niemców.
udowodnić im, że wciąż jest przywódcą, ale on się nie pokazuje. Przenosi swój sztab do Berghof. Kilka godzin dziennie poświęca na narady z generałami. To rutynowe, nudne spotkania. Hitler wspomina młode lata. Opowiada o 4 latach życia po śmierci swojego ojca. Mówi, że to był najszczęśliwszy czas w jego życiu. Wychwala matkę. Opowiada, że nie musiał wtedy nic robić. Leżał i zabawiał się narkotykami. To samo robi w Berghof. Błogie lenistwo, późnoje śniadanie. Potem leczenie, czyli bierze zastrzyki i łyka pigułki. Tak to wygląda do obiadu. Potem idzie do herbaciarni i zjada kawałek ciasta. Każe się wieść pod górę, bo nie lubi wysiłku fizycznego. Kolacja, czyli kolejny wegetariański posiłek. Potem liczy na to, że wszyscy zbiorą się przy kominku i będzie mógł opowiadać. Rozpowiada o sztuce, pochodzeniu rasowym, muzyce, wegetarianizmie, historii. Niektórzy pisali we wspomnieniach: miałem ochotę się zastrzelić, myślałem, że nigdy nie skończę. Na stół wjeżdża ciasto. Hitler mówi godzinami, nikt nie może wyjść do 2-3 w nocy. Czerwca 1944 roku. Hitler jak zwykle nie śpi do późna, dyskutuje i ogląda filmy z Ewą. Kładzie się około 3 rano. Tymczasem w Normandii spadochroniarze rozpoczynają pierwszą fazę operacji Overlord. O 6:30 rano na plażach Normandii lądują alianckie wojska. Rozpoczyna się inwazja. Hitlera nie wolno jednak budzić. Tylko on może rzucić dywizję do boju, ale zakazał się budzić. Przespał inwazję. Na plażach Gold, Sword, Juno, Omaha i Utah lądują alianci. Hitler nie może się dobudzić. Sztab ośmiela się przerwać mu sen o 10:00. Ciekawa reakcja. Mówi: wreszcie się zaczęło, tak jak przewidywałem. Teraz zobaczymy. Uważa, że teraz Niemcy pokażą Brytyjczykom i Amerykanom, jak się walczy. W zasadzie godzi się na katastrofę. Stoi na krawędzi przepaści i pociągnie w nią cały naród. Wersja polska, Start International. Już za chwilę na Discovery Channel. Ciężarówką po antypodach. Zapraszamy. Andrzej.